Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli coś wam powiem wielkopostnie. Ile można mieć nadzieję, że nasza beznadziejna sytuacja znajdzie szczęśliwe rozwiązanie? Rok? Dwa? Pięć? Święta Monika modliła się o nawrócenie Augustyna 33 lata. Paralityk z dzisiejszej Ewangelii czekał 38 lat na uzdrowienie. A nas drażni oczekiwanie na coś chociażby pół godziny, bo się ciągle śpieszymy, a jak jest przeszkoda, to się denerwujemy. Widzimy dziś, że Bóg kolejny raz wyciąga człowieka z beznadziejnej sytuacji, bo trwał on już raczej z przyzwyczajenia pośród innych chorych i biednych. Był jakby porzucony w magazynie rzeczy starych i popsutych, którym może ktoś da nowe życie. 38 lat w moim życiu to okres, który mogę ogarnąć pamięcią i mniej więcej powiedzieć, ile spraw i wydarzeń się zadziało. Ale nie policzę, w ilu miejscach w tym czasie byłem. A paralityk był ciągle w tym samym położeniu. Przerażające jest wyznanie tego chorego, który mówił: nie mam człowieka, który by mnie podprowadził do sadzawki. Nie choroba jest problemem, ale osamotnienie. To pokazuje, że można być wśród ludzi, a jednocześnie być bardzo samotnym. Dziś jest to dobitnie widoczne w social mediach, gdzie ma się tysiące znajomych i obserwujących, ale tak naprawdę nie ma w tym żadnej więzi. Wszystko jest grą pozorów, że się znamy i lubimy. Prawdę mówiąc, jest to tylko podsycanie jakiejś chorej rywalizacji. Co się działo w głowie tego człowieka, który został porzucony? Bo inaczej tego nie da się nazwać. Jest taka biograficzna książka Silniejsza od nienawiści, której Tim Gwennard opisuje swoją historię. Moje życie jest równie pokiereszowane jak moja twarz. Choćby mój nos. Złamany 27 razy. 23 złamania to sprawa boksu. 4 dzieło mojego ojca. Najbardziej brutalne razy dostałem od tego, który powinien wziąć mnie za rękę i powiedzieć: kocham cię. Przeżyłem tylko dzięki trzem marzeniom. Że mnie wyrzucą z poprawczaka, że zostanę szefem bandy, że zabiję ojca. Dwa marzenia zrealizowałem. Trzeciego nie. A mało brakowało. Całe lata żyłem dzięki pragnieniu zemsty. Niespodziewane spotkanie z miłością odmieniło moje życie. Ja, syn alkoholika, porzucone dziecko, podłożyłem nogę losowi. I z tego jestem dumny. Po latach walki zakopałem topór wojenny w zmaganiach z ojcem, z samym sobą i ze swoją przeszłością. Miłość jest moim ostatnim uderzeniem pięści. Tej samej uzdrawiającej mocy doświadczył chory przy sadzawce Betesda. Jezus nie kazał mu długo czekać, ulitował się nad nim i powiedział: wstań, weź swoje łoże i chodź. Bez dodatkowych zabiegów, bez dotykania, bez pytania. Wyrzekł słowo pełne mocy i stało się. Chory natychmiast odzyskał władzę w nogach. Ale przecież to był szabat. Święty szabat, gdzie nic nie można zrobić. Bóg, który jest Panem szabatu, nie zwleka, by zadziało się coś dobrego. Każdego dnia pyta nas, czy chcemy być zdrowi. Pyta, czy chcemy, by On był z nami. Każdego dnia chce uwalniać z grzechu, który jest łożem wielu ludzi. Tylko ich zniechęcenie nie pozwala im uwolnić się i wejść w dialog z Bogiem, który przechodzi obok. Jeśli nie ma chęci, to Jezus nic nie zdziała. Chciejmy więc tego uzdrawiającego działania Boga każdego dnia. Chciejmy i cieszmy się, że w naszym życiu miłość Boga jest obecna. Bo bez miłości coś gorszego może nas spotkać. Z Panem Bogiem.